Hej, z tej strony Q, a to jest Diablo. Dzisiaj będziemy wchodzić na 14 poziom piekła. Jeśli chodzi o postać, to 21 level, statystyki mniej więcej takie. Nie jest to może najsilniejsza postać. Podejrzewam, że nie będzie zbyt łatwo, ale wchodzimy. No i dobra, no i chodźmy może, nie wiem, na górę. Powolutku. Ostrożnie, nie wiadomo czego tutaj można się spodziewać. Ho, 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 ho. Dobra. Okej, jakieś piorunujące wrażenie zrobił. Mamy 30% resist lightning. Więc nie wiem, może to będzie okej. Golda. Kolejne zwłoki, ale ostrożnie. Tak wiecie. Analizuję teren. Schody są jeszcze. To już jest wejście. To jest wejście na 15 poziom. Okej, fajnie. Przynajmniej wejście mamy z głowy. Ale oprócz wejścia, no to trzeba tutaj przeorać całe piętro. Albo te piętro przeora mnie. Zobaczymy. Zróbmy save'a, bo już daleko doszedłem. O, potek jeszcze wyleciał, fajnie. No, nie chcę, co wziąłem to na manę. Wypiję sobie do orzeźwienia. No i co, i nikogo tu nie ma? To jest taka bida? Sobe to piętro. A zaraz mnie pewnie zmiażdżą. A, tu jest jakieś przejście. Dobra, to spróbujmy tędy. Oho, fajnie, fajnie. No i zaczyna się. Dobra, ja muszę co to nie. Fajnie, bo tu mamy fire, mamy lightning. Chyba, że to nie jest fire, bo tu się robią takie dziwne te. Yeah. Dlaczego to zawsze muszą być strzelające? Zawsze to muszą być fucking strzelające moby, nie? No dobra. Co to? Co na... To jest jej dupa? Chyba nieważne, ale... Ja pierdykam. Fajnie, że mi dali takiego bossa bez żadnego tego. Bez żadnej ochrony. Tylko szkoda, że taki z dupy longbow mi wywalił. Pewnie to nie będzie nic takiego fajnego. Dobra, wiecie co, ja chyba w żyćko se doładuję troszkę, bo trochę się już zaczynam cykać tutaj, jeśli chodzi o aktualne. O kurwa. Czekaj, 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 czekaj. Fuck. Hmm.
Zapomniałem o podkach. Tak byłem podniecony tą dupą, znaczy tym bossem. O, ja pierdykam, ale się rzucili nagle, nie? No w końcu zabiłem tutaj szefową, no to rozumiem, że są wkurzeni. Peczułki. Okej, fajnie. Czekamy, znowu jakaś laseczka przyszła. Ała, no nie wchodź w to, baby. Nie powiem, fajne sukubice. Pamiętam, że zawsze też lubiłem walczyć z takimi w Warcraftie trzecim, też były takie podobne też. Albo Warlockiem, jak w WoWa grałem, to tam się dało mieć taką, jako twoją służkę. Ona się czasami tak fajnie jakby sama klepała w tyłek, jak długo nic nie robiliśmy i po prostu staliśmy sobie z tą służką. To ona tak co jakiś czas takie chrzcz, takie sadomaso. Ale wiecie, w końcu Warlock, nie? Pan mroku, demonów i tak dalej, także... Jak jest na tyle chory, żeby wzywać demony, to jest pewnie i na tyle chory, żeby się bawić z nimi. Nie wiem, jaki to jest rodzaj ataku to od nich. No to wiem, to są błyskawice na pewno. Ale od tych lasek, nie? Się zastanawiam, co to może być. Jakbym miał obstawiać, to bym strzelał, że w magia. Nie masz pokoju? To wynajmij, masz dużo hajsu. Dobra, to nie wiem, lecimy chyba do tego. Do domciu na razie, bo i tak mam mało podków, trzeba się ogarnąć. A tak to sobie przy okazji jeszcze zobaczymy tego ringa i tam jakieś rzeczy. Coś fajnego w ogóle? Łuk jeden. Z tego bossa chyba to było. Dobra, no to zobaczmy. Zobaczmy. Plus 16 do Vita. No to słabiutko. A ten ring? Plus 16 do... Chyba troszkę lepszy niż ten, co teraz mam. Dobrze mi się wydaje. Bo ja mam 13 do Vita, tu jest 16 do Vita. No to zawsze coś. Tu mamy Resist Lightning, a ja tu jeszcze miałem dwa ringi inne. Tu jest co? Light, atrybuty, bla bla bla, a to Magic. O, to jest na magię. 37%, a ja mam na ile teraz? 35% na Lightning. Teraz pytanie, nie wiem właśnie, kurde, co lepiej. Nie wiem, czy magia, czy Lightning. Tylko, że, bo to jest tak, załóżmy, że mam rację z tą magią i sukubice strzelają magią, no to okej, wtedy się opłaca. Ale jeśli założymy, że się mylę i na przykład ta magia to nie magia, tylko coś innego, no to wtedy mój resist na magię tak naprawdę będzie kompletnie nieprzydatny, więc wolę nie ryzykować, bo mam większą pewność, że pioruny to pioruny niż magia to magia. Wiem, że to może brzmieć jak mowa jakiegoś obłąkanego, ale mam nadzieję, że mam tu jakichś obłąkanych widzów, którzy wiedzą, o co chodzi. Którzy wiecie, speak my language. Ja nie wiem, czy tą siłkę expić, czy nie expić. What ails you, my friend? Dobra.
A, jeszcze posprzedajemy te bronie, co tutaj sobie zrobiłem i spadamy. Oh, what can I do for you? Bow of Vigor i Jade Flail. Jadeitowy korbusz. Dobra. Mamy jeszcze jeden tam portal. Dobra, to możemy lecieć. Zobaczymy, jak to będzie. Nie ma w sumie aż takiej masakry. Znaczy, wiecie, no dalej jest tak samo, jak było, czyli że jak mnie, nie wiem, zaatakują 3 albo 4 mobki naraz, to już zaczynają się schody. Na szczęście jestem łucznikiem, więc wcale nie muszę z nimi walczyć z bliska, prawda? A to mnie boli? Nie, to tylko boli przez chwilę chyba. To dobrze, bo w sumie jakby te kałuże tak na stałe już zadawały ten mecz, to by było trochę... Trochę masakra. Okej, okay, jakaś cizia mizia idzie, zapraszam. Okej. Okay. Oh fuck. Znowu. Teraz już nie wiem, co się stało, ale chyba Vita mi odjęło, nie? Czy nie? A Magic Wind. No chyba tak. Na 80% jestem pewien. Trochę chujowo, bo zależy mi na Vicie, a nie na Maki. Te kaldrony to takie wścibskie berbecie. Nie wiem, skąd mi się te teksty biorą, ale... Żeby nie było, że ja takich tekstów używam na co dzień. Po prostu takie podbramkowe sytuacje wyzwalają we mnie nadbłyskotliwy mind, który powoduje, że wlatują różne niestworzone teksty. Large Axe. Fajnie, teraz jak mamy te sukubice jako przeciwniczki i one mnie strzelają i ja ich strzelam, to nasze postacie tylko cały czas jęczą. To by się nadawało na troszeczkę inny portal. Zapomniałem przez chwilę, że beczek nie mogę strzelać z daleka, nie? Beczki w tej grze są tak zaprojektowane, że jak stoimy dalej niż metr, to mają 100% na unik. Możesz ty w mordę jeżdżę. Z salonem będę uciekał. Jesteście chorzy umysłowo. Zapraszam. Niechcąco wziąłem dwa potki. Nie trafiłem dokładnie, ale to nic. Ale to nic. Kurde. Wow, ale... Zapraszam ponownie. Jaki on ma atak szybki jej? Po prostu se macha rękami. Ziomeczek miał full plate'owy. O Jezu, znowu tutaj piu piu piu. Się czuję tutaj z tymi laserami i promieniami wszystkimi jak w jakichś Star Warsach. Że non stop jakieś piu 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 się dzieje. Thank you.
Przestań! Co ty robisz? Nie, nie chciałem się leczyć, no ale dobra. Okej, ostatni zestaw podków. Co to jest? Aha, no tu na dole takie dwa te zauważyłem w osobnych kratkach i tak się nagle zacząłem zastanawiać, co ja tam mam? Wyglądały jak jakieś kurde naramienniki czy coś. Albo bracelety. Ojejku, dobra. No i co się plujesz? Oho. O, dobra, nie, za dużo. To jest masakrycznie za duża ilość, halo. Ej, tak się nie robi, co jest, kurwa? Tutaj chyba kogoś porąbało. No to fajne, teraz będę miał tam wejście, nie? Fuck. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ej, tu potrzeba aż 90 siłki. Jakaś masakra. Dobra, słuchajcie, zrobimy chyba tak, że ja sobie teraz... Gdzie to było? O. Nie. Tutaj lightning. Magic. Na magię sobie teraz założę. Chociaż w sumie to mogę sprzedać, nie? Tego ringa. Tylko pytanie, mogę ringi sprzedawać temu? Griswoldowi? Wow, what can I do for you? Mogę, no to super. Już zapomniałem. Dobra, no to sprzedajemy mu to. Oczywiście tradycyjnie potiony sprawdźmy. Gdy mamy jeszcze jeden town portal, to fajnie, to nie muszę wracać na razie tutaj. HP, tutaj Elixir of Dexterity. Subcio, aż 4. Super. Porąbało ich z tym. Zaraz się wystam z hajsu, ej. Dobra, 20-29, tak? No i dupa, nie rośnie wyżej. Mało tego dexa. W sensie mało ten dex daje. Daje mi szansę na hita, nie? Mam 123, nie wiem czy to jest dużo czy nie, ale... Ale i tak mam wrażenie, że nie trafiam często. Więc ja sobie teraz chyba będę ekspił tylko siłę albo wita, bo to jest już... Masakra jakaś, dobra. Nie, bujuj mi to. Dobra, dziękuję. Lecimy dalej. O kurde. Dobra giera. Jak tam z czasem stoimy? Stoimy spoczko. To lecimy dalej. Ej, naprawdę, ja liczę na to, że jeszcze... Znaczy, liczę na to... O, właśnie, czekaj, ciu, bo tu jest masakra, przecież zapomniałem. Thank you.
Longbow. Tutaj hajs jakiś wypadł. Zróbmy save'a w sumie. To jest strasznie niebezpieczne. Ja tak często zapominam o tych save'ach, a potem sobie... Potem żałuję strasznie. Jakoś głupio zginę czy coś, nie? A i to wszystko, tak? Tutaj? Okej... A nie, tutaj jest przejście, dobra. A bo oni się stąd wysypali, tak? Dobra, pamiętam już. Hello, hello! Okej... No i zaczynamy z błyskawicami teraz, tak? Nie mam ringa na lightning, więc teraz będzie błyskawice. Dagger niebieski, super. Cauldron. Czekaj, salvation comes at the cost of wisdom? Nie wiem, co to salvation, ale... Znaczy, no nie wiem, co za statystyki mogą być, ale cost wisdom... Możecie mi całkowicie wisdom zabrać, bo ja nie korzystam. Ja robię tylko piu, piu, piu moim łuczkiem. Okej... Okay. Yes. A, potki, 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 czekaj. A jeszcze jakieś bydlaki tu będą strzelać. Co ona mnie tak otoczyła nagle z dupy? Laska, co ty ćwiczysz? Dobrze chociaż, że nie biegają jak strzelają. W sensie, no, te goryle tak, ale te laski przynajmniej sobie stoją w miejscu i robią pał-pał. To o wiele łatwiej z nimi na wymianę strzałów, nie? Dzięki. Ale dostał. Od razu. Nawet nie zdążył zareagować przez to przejście. Dobra, co my tu mamy? Eliksir. O, siły dropną. Fajnie. Zawsze coś. No, wolałbym Vita, ale okej. Tutaj coś ciekawego mamy. O, tutaj jakieś. Thank you.
się zastanawiam, czy to już będzie koniec tego poziomu, czy wracać do miasta, kurde. Tutaj coś mamy? Nie. Dobra, to tylko tam na dole zostało jeszcze, chyba. Chociaż tu nie jestem pewien. Czekajcie, gdzie ja teraz idę? Teraz tutaj i tam na dół spokojnie. Tutaj jakaś skrzyneczka, no to może coś być jeszcze. Oj, chyba masakrę znalazłem. Ostatni potek? Ostatni potek, dobra. Czekajcie. O, jeszcze jeden. Dobra, bez głupiego ryzyka. Bez głupiego ryzyka. Ojejku, jejku. To teraz będzie trzeba i tak jeszcze skoczyć po te scrolle. Ojejku. A coś mamy fajnego? Nawet nic nie mam. Mam dagger tylko jeden jakiś. Hello, my friend. No to dobra, to dawaj. Identyfikacja, daggerka. Plus 25 siłki. No fajnie, ale... Takie totalnie z dupy. Czy biega ktoś pod siłę, kurde, z daggerem? Ale dwa kapy wleciały. Masz coś ciekawego? Masz to samo, co ci dawałem, prawda? Tak jest z ciebie gamoń. Bow of Sorcery, super, wow. Ojejku, no dobra, no to Lipton. Zobaczmy znowu eliksirki. What ails you, my friend? Strasznie dużo tych eliksirów łykam, chyba jestem uzależniony. No i znowu poddeksa się pojawiły jakieś, tak? Ile ich jest? 1, 2, 3, 4 poddeksa, a to ja muszę mieć 20 kafli, ja tyle nie mam, czekaj, to musimy iść kurde wziąć z banku. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, dobra. A w ogóle ostatnio widziałem jakąś ciekawostkę, że gdzieś tam, nie pamiętam, czy to było we Francji, czy we Włoszech, jest jakaś taka popularna fontanna, gdzie turyści zawsze rzucają drobniaki. I przez cały, nie wiem, rok, nie wiem, czy sezon, czy rok, oni potrafią tam chyba z milion, czy ileś tam hajsów, nie pamiętam na jakie to było. No dobra, może nie milion. No ale, nie wiem, kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy tam kasy. Nie pamiętam, w jakiej to było walucie podanej, ale nie jakiejś takiej, wiecie, nie w jenach, tylko tak serio, tak w euro, czy tam dolarach, czy coś. No, że tam kilkadziesiąt tysięcy potrafią, albo kilkaset, wyłowić przez cały rok z tego, co turyści rzucają. I to tam, nie wiem, czy to policja robi, czy tam jakaś organizacja rządowa i rzucają tu cały ten hajs z tego na jakiś tam Caritas, nie? Na jakieś fundacje, czy coś. Także w sumie fajny bajer z tym. Okej. Okay. Ten, kurde, ten atak coś nie wzrasta, no. Chociaż z drugiej strony ja tego ataku nie mam takiego złego, może ja źle patrzę na to teraz, bo ja tego ataku aż takiego złego nie mam. Ja mam głównie bardzo szybko życie tracę. Wiecie? Tak myślę, czy tego Vita nie ekspić. I sense a soul in search of answers. Coś na sol fajnego? Nowe? Chcesz? Weź sobie, bo ja nie potrzebuję nowy. Dobra, tam mam portal. Chyba kupiłem nieco, co ma na podkę.
Dobra, mamy tam portal, ja sobie wezmę ze dwa, a resztę rzucę koło portalu, żeby mieć, wiecie, taki fajny ten na zamianę. I jeszcze podku zapomniałem kupić, to jeszcze skoczymy po podki. Gdzieś portal powinien być, nie? O, zrobimy tak, pyk, 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 pyk. Do inwentarza sobie wrócimy, pyk, pyk, no i subcio. Ale syf jest w tym mieście, nie? Wszędzie coś leży, ja pierdziel. Oni w ogóle nie sprzątają. Znaczy no, dla mnie to dobrze. Tu poproszę. Już nie mam tego hajsu. Kurde. Trzeba trochę ostrożniej chyba. Chyba przeginam z tymi podkami, bo zobaczcie, ja w sumie nie mam tak dużo hajsu już teraz. Ej, no, ja mam 3 podki, kurwa. Haha, ale Lipton. Trzeba będzie jeszcze posprzedawać te wszystkie pierdoły z ziemi, ale ogółem to już troszkę jest lipa z hajsem. Nie mogę aż tak chrzastać tym hajsem, cholera jasna. Dobra, wracamy, nie? Tam była jakaś masakra, uwaga. Armor psuje. O kurde. Ciekaw, co mi się psuje. Uhuhu. 3 na 50, ale oni biją. To miejmy nadzieję, że to już jest koniec piętra, bo... No i jeszcze pusta skrzynka wielka dla mnie, subciu. Zarąbiście. Dobra, to ja jeszcze zrobię tutaj szybkie okrążenie tam dookoła, bo tam chyba było... Znaczy, no, tutaj na mapie wygląda tak dziwnie. Nie wiem, zobaczę, czy tam coś jest, czy nie. No a tak, to trzeba będzie już wracać do tego. Do miasta znowu się przygotowywać jakoś na... Na które? Na 15 piętro, 15, to już będzie przedostatni, nie? O właśnie, tu są... O! Kurde, to dobrze mi się chciało wracać, bo się bałem, że tutaj... Tak wiecie, tracę tylko czas. A tu rzeczywiście coś jest. Prawda, dwa jakieś tylko piździki, ale... Trochę beczek. No, trochę hajsu. No, dobra, nic takiego. A tutaj z tej strony wygląda, jakby coś było epickiego, nie? Ja tam jeszcze zajrzę. Ja się tu rozejrzę teraz. To jest takie, wiecie, jak nam się nie śpieszy i nie szkoda nam czasu, to warto chyba czasami tak pobiegać znowu. No kurwa, właśnie. No właśnie. Bo... Jezu, czemu ja myślałem, że ja tu już ogarnąłem wszystko? Nie wiem czemu, ale jakimś cudem ja tutaj myślałem, że mam ogarnięte. A się okazuje... Aha, ej, jeszcze armor, kurwa. 2 na 50. Da, tutaj już byłem, tu definitywnie byłem. Fuck, zaraz mi armor pęknie. A reperowanie ma chyba ten, warrior, nie? Tylko, że on miał jakieś takie kupite reperowanie, z tego co pamiętam, takie... Tam jakieś tam konsekwencje to chyba miało, nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Dobra, nie wiem, czy ryzykować teraz.
czekajcie, bo znowu popieprzyłem. Nie, nie ten. Którędy ja szedłem, że ten. Żeby tutaj zaatakowało tyle mobków. Dobra, chyba już jest ogarnięte. Chyba, co nie? Tam jest... Chyba tak, dobra. Ale mi się pierdzieli ta mapa. A dobra, przynajmniej coś tam jeszcze wyhaczyłem. Okej, pozytywnie, to by było na tyle. Polecimy sobie jeszcze chyba to do miasta. Bo jednak wiecie, no... Ten armor trzeba. Jakie to jest głupie, że te scrolle wchodzą w te skróty. Ja pierdzielę. To jest takie upierdliwe. Tu jeszcze deskę mi... Dali mi deskę. Dali mi pieprzoną deskę. Kurde, w piekle. Na 14 poziomie. Diablo. Dali mi deskę, która bije od 1 do 6. Jest biała. Wow, what can I do for you? Sprzedam ci ją za piątkę. Weź sej. Nie wiem. Zbuduj sobie z tego domek. Dobra, zreperuj mi tutaj, ja mam problemy, czekaj, tego nie, o to, 1400 i jeszcze łuk, o Jezu, tyle, ale ta inflacja to mnie dojedzie, naprawdę. To ja już nie mam hajsu na nic teraz, mogę sobie jedynie skowyrnie, nie wiem, dojedźmy sobie tu do 40, jakby trzeba było, a resztę pakujemy w Vita i już to mam w dupie totalnie. I w sumie mamy co? 40 siłki, magia jest nieważna, 150 dexa i 52 i 52 vita, 129 na 102, co kurwa? Aha, bo to jest tak odwrotnie jak bystro, okej. Okay. Myślałem, że mam więcej niż mogę mieć. Ja sobie jeszcze kupię troszeczkę. A są może na deksa? Patrzcie, jak to się szybko respi. Już kolejne dwa na deksa. Jakie to jest pojebane. Nie, no dobra, na razie ten healing. Dobra, trochę healingu i spieprzamy na parzać. Dobrze, że już za niedługo będzie koniec, bo rzeczywiście już powoli hajsu nie mam. A który w ogóle mam poziom? 23. No dobra, nie jest źle, nie ma lipy. Wchodzimy tam, naciskamy sobie save game i pozytywnie dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, to oczywiście wiecie co robić, a ja zapraszam na pozostałe dwa odcinki już niedługo, zapraszam, hej!